Witam Państwa w poniedziałek 11 stycznia ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium relacja z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powiemy, jak zaoszczędzić kilka groszy na komunikacji i zdradzimy, kto w tym roku został gliwickim lwem. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Nowy tydzień przyniósł zmiany w komunikacji miejskiej. Od dziś kartą ŚKUP można zapłacić za bilety jednorazowe. Co szczególnie ucieszy użytkowników, nowe bilety elektroniczne są nieco tańsze od tradycyjnych odpowiedników. Różnica wynosi od 10 do 20 groszy. Pasażerowie będą mieli do wyboru dwie taryfy. Nową odległościową oraz działającą na takich samych zasadach jak dotychczasowe bilety papierowe, strefowo-czasową. Elektroniczne bilety strefowo-czasowe, tak jak dotychczas dostępne bilety papierowe, uprawniają do przesiadek w określonym przedziale czasowym 15, 30 i 60 minut. Warunkiem umożliwiającym wykonanie przesiadki jest przyłożenie karty przy wysiadaniu. Szczegółowe informacje na stronie przewoźnika. Gliwicka Straż Miejska opublikowała grudniowy ranking mistrzów parkowania. Ostatni miesiąc w roku to, jak wiadomo, czas szalony, a to za sprawą pogoni za prezentami czy przygotowań do świąt. W związku z tym często zapominamy o całym świecie, począwszy od czajnika na gazie, skończywszy zaś na przepisach drogowych. Największymi grzechami kierowców w grudniu były takie wykroczenia jak blokowanie chodników, blokowanie wyjazdów z bram, parkowanie w obrębie skrzyżowań, na jezdniach wyłączonych z ruchu, na przystankach komunikacji miejskiej. Owe przewinienia można pewnie zrzucić na przedświąteczny szał. Miejmy nadzieję, że w okresie bożonarodzeniowo-noworocznym kierowcy mieli dużo czasu na refleksję i podobnych przypadków w styczniu będzie bardzo mało. Gliwicki lew wręczony. W piątkowy wieczór poznaliśmy kolejnego laureata wybieranego przez prezydenta Gliwic. Statuetka lwa została wręczona podczas uroczystej gali. Nagrodę otrzymał rektor Politechniki Śląskiej profesor Andrzej Karbownik, który z uczelnią jest związany od 50 lat. Od 8 lat piastuje stanowisko rektora. Gliwickie lwy przyznawane są już od 12 lat i w zamyśle mają trafiać do efektywnych liderów instytucji i firm działających w naszym mieście. Tych inwestycji w ostatnim roku było bardzo dużo. To naprawdę były bardzo dobre lata dla Politechniki Śląskiej i to jest zasługa obecnego rektora, profesora Andrzeja Karbownika. Oczywiście z zespołem, ale w zespole najważniejszy jest lider. Nie widać było z tego filmu tego, co chyba na uczelni każdej jest najważniejsze, czyli poziomu dydaktyki, poziomu badań naukowych, spraw organizacyjnych. W tej dziedzinie w Politechnice zmieniło się też bardzo dużo. I to również zasługa obecnego rektora. Zarządzanie takim podmiotem jak uczelnia jest trudne. Ja bym nawet zaryskował twierdzenie, że trudniejsze niż zarządzanie miastem. Także chylę czoła. Szanowni Państwo, jego magnificencja, rektor Politechniki Śląskiej, profesor Andrzej Karbownik, Gliwicki Lew roku 2016. Panie profesorze, witamy. In the heart of this town, so it's just me, time, sweet.
W niedzielę już po raz 24 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Gliwicach nie zabrakło licznych atrakcji. Było wielkie parzenie herbaty, bieganie z sercem i oczywiście koncerty. Na rynku już od południa zbierały się tłumy gliwiczan chętnych do wsparcia tej szczytnej inicjatywy. Wciąż trwa liczenie zebranych w niedzielę pieniędzy. Dzisiaj o godzinie 14 licznik wskazywał 140 tysięcy złotych, czyli o 10 tysięcy więcej niż udało się zebrać przed rokiem. Widzę tutaj serduszka przyklejone. Wspieracie, tak, panie? Oczywiście. Jak co roku? Jak co roku. Dokładnie. Może to jest takie banalne pytanie, oczywiste, proste, ale dlaczego warto wspierać orkiestrę? No, odpowiedź jest prosta. No, dla ogółu, dla wszystkich, przede wszystkim dla dzieci, no i dla samego nas. Owsiaka. Niebawem dla nas. Dla nas właśnie. Teraz nowy cel niebawem dla nas, czyli opieka geriatryczna. Za niedługo dołączymy, także już trzeba myśleć o przyszłości. Widzę, że wolontariusz zbiera długo już? No już któryś rok pod rząd, ale tak z przerwami trochę, można powiedzieć. Jak dzisiaj? Bardzo dobrze. Można sprawdzić, puszka już jest ciężka, nie wiem, czy nie trzeba będzie jechać wymienić. Bo ile może być? Co najmniej 700 będzie. Dobry wynik. No, miejmy nadzieję, że tak, ale zbieramy jeszcze więcej, nie? Chcemy oczywiście. Najwięcej po prostu. Skąd taka inicjatywa, ta chęć, żeby właśnie w ten sposób aktywny się włączyć? Ja mam też dwójkę dzieci małych i tak po prostu może też dlatego, ale po drugie, no skoro jest taka organizacja i tak można coś takiego zrobić, to czemu nie? Jeden dzień można poświęcić, prawda? Trochę zmarznąć i... Dzisiaj na szczęście nie jest aż tak zimno. No właśnie, dlatego pogoda też dopisała, więc liczmy, że będzie jak najwięcej tych pieniążków. Zbierasz na WOŚP pierwszy raz w tym roku? Tak. Jak wrażenia? Znaczy, no fajnie, ludzie sympatyczni, myślę, że fajnie kontakt złapać z ludźmi, powiedzieć parę słów, porozmawiać i zawsze coś wrzucą. Puszka w miarę pełna? Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze wszystko przed tobą. Tak jest. Pan, widzę serduszko przypięte, wspiera pan. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Co roku, jak tylko jestem w domu, to mam okazję wyjść, to zawsze zbieram. Z jakiego powodu? Jaka jest pana motywacja? Ja pan myślę, że to jest dobra idea, żeby pomagać. Ta akcja Owsiaka bardzo mi się podoba. I oby tak dalej. Miał pan już tutaj okazję się po rynku rozejrzeć? Jak pan ocenia te atrakcje, które tutaj dzisiaj przygotowano? Dzisiaj w Gliwicach? Tak. No myślę, że fajnie. Podoba mi się. Zobaczymy jeszcze, jakie będą koncerty wieczorem. Szersza relacja z niedzielnego finału dziś w programie Z kamerą wśród ludzi. Oczywiście na antenie telewizji Imperium. To ostatnia wiadomość, jaką przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Po serwisie sport i prognoza pogody na wtorek. Polecam.